żywioł ze studia na trakcie na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Jakub Rutka, witam bardzo serdecznie. Kolejny piątek, minęła godzina 18, czas na program na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Nazwa się nie wysiliłem, nie? Bardzo adekwatna do tego miejsca, w którym się znajdujemy. A jak ci się siedzi na tej ławce? Bo ja słyszałem, słuchaj, nasi moi goście często mi powtarzają, że jest to bardzo wygodna ławka drewniana. Jak na drewnianą ławkę jest rzeczywiście wygodna. Miałem przez moment nawet obawy, czy jak wstanę po tej naszej rozmowie, nie będę z tyłu w paski, bo jest bardzo zadbana, zupełnie jakby była świeżo po malowaniu, ale chyba nie. Już nic nie pachnie. Ale ładniutka. Chociaż miałem takie podejrzenie, bo ty siedzisz na wiklinowym krześle. Więc myślałem, że wpuszczasz mnie w tak zwany kanał. No nie, ale wierzmy, że nie. W nic nie wpuszczam. Proszę państwa, głos już państwo usłyszeli, widzą państwo również twarz. Moim i państwa gościem jest Maciej Jabłoński. Kłaniam się serdecznie. Lektor. Też. Też. Dziennikarz. Również. Głównie sportowy? Takoż. Takoż. W ogóle zauważyłem, jak tak jakiś czas temu te nasze pierwsze kontakty telefoniczne miały miejsce. Zacząłem, no tam pewien się... Pewien chłód w głosie. Nieufność. Nie, wręcz przeciwnie właśnie, ale zauważyłem co innego, jak już dodaliśmy się do tych znajomych na Facebooku, tak patrzę, mówię... No jest parę rzeczy, które mamy wspólne, takich wspólnych naszych cech, które sprawiają, że w pewnym sensie jesteśmy podobni. Rozmawialiśmy telefonicznie, ale on już wiedział, bo mówi oczywiście o szkłach. Tak. Zaraz ja będę po kolei... Bardzo wszystkie oprawki, bardzo mi się podobają. A, naprawdę. Mi się też bardzo podobają. Są takie ja mam takie... niestety... Albo nie będę zdradzał. Dobrze, jedź dalej, jedź dalej. Dobrze. Nawet, po pierwsze już zauważyłem, nawet mamy biżuterię podobną. Tak. Zegarki też mamy, obrączki mamy, okulary mamy. Ja nie mam koszuli, bo została. W twoim wieku t-shirt jak najbardziej pasuje. Zresztą jest bardzo skromny, gustowny. Ja niestety jestem starym pierdzielem w związku z tym. No już no muszę nie, się, tak muszę się stosownie do wieku nie postarzaj się, nie postarzaj się. Początki dziennikarstwa. Co ciebie skłoniło w tym wieku, kiedy stawałeś przed wyborem studiowania? Co ciebie pchnęło w kierunku tego dziennikarstwa? Wiesz co, to była bardzo prosta sprawa. Zgrzebna historia niemalże. Chodziłem do szkoły muzycznej i uwielbiałem kopać piłkę. Ponieważ szkoła muzyczna i gra na instrumencie to jest rzemiosło wyczerpujące bardzo czasowo. W związku z tym nie miałem już możliwości, żeby tak jak niektórzy moi rówieśnicy, jak choćby bracia Żewłakowowie, którzy mieszkali na tym samym osiedlu, oni są troszkę młodsi ode mnie o 3 lata, ale zaczynaliśmy wspólnie grać w piłkę jak takie dzieci komunizmu na boiskach betonowych, zdzierając sobie kolana i tak dalej. Oni trafili do drukarza, potem do Polonii. Ja takich możliwości nie miałem. I bardzo dobrze zresztą, bo myślę, że kariery bym nie zrobił, ale miałem ogromne serce do gry. A kto wie, żebyś w reprezentacji grał? Nie sądzę, chociaż trener Łukasz Kruczek, już nieobecny szkoleniowiec kadry skoczków, gdy byłem jeszcze 10 kg lżejszy, zawsze twierdził, że jestem zmarnowanym talentem. No bo widzisz muskulaturę, prawda, i tak dalej. Teraz trochę brzucha, ale naprawdę byłem niezwykle wycieniowany. Czego? Troszkę brzucha, ale gdzie byłem masz bardzo... troszkę brzucha? Chyba zostawiłeś w samochodzie. Bo mówię na wydechu cały czas. W związku z tym, no ale tak do puenty, żeby już nie zanudzać wszystkich twoich odbiorców. Ciekawił mnie ten sport i od strony praktycznej, czyli te zdarte kolana, i od strony takiej dziennikarskiej. Głupio to mówić, bo dziecko w wieku 7 lat. Ale tutaj jest jeszcze jedna ciekawa historia, bo być może niektórzy z państwa oglądają sport namiętnie, być może niektórzy z państwa mają taką jedną z kodowanych telewizji, a tam śledzą relacje Tomasza Smokowskiego niejakiego. I tenże Tomasz Smokowski chodził ze mną do klasy. I popularny Smok był troszkę tęższy ode mnie. Przepraszam, Tomku. I tak w piłkę grał średnio, ale niesamowicie dobrze się na tej piłce znał od takiej strony właśnie dziennikarskiej. Pamiętajmy, że to były czasy bez internetu, więc były książki, gazety, wycinało się jakieś artykuły, robiło się zeszyty i my się tak wzajemnie napędzaliśmy, więc ta miłość do sportu była od dziecka. No i to był naturalny wybór. I to jakoś ukształtowało w tobie to, że zostałeś dziennikarzem sportowym?
No w głównej mierze tak, bo my wtedy na magnetofony kasetowe nagrywaliśmy jakieś wyimaginowane relacje, sami sobie je potem recenzowaliśmy, ja jemu, on mi. Prześcigaliśmy się w robieniu sobie testów, jakich piłkarzy znamy, z jakich są klubów i tak dalej, i tak dalej. Tomek był bardziej zapalczywy w tym ode mnie. No i się znakomicie spełnia. No tak, to tak było. No i w 2008 dostałeś nagrodę dla najlepszego dziennikarza. Niebywale, aż sportowego. Głupio przygotowany, tak. Tak? Ale telewizyjnego, no zawęźmy to, żeby nie było jakoś tak bałwochwalczo. Ale dziennikarza. Ale dziennikarza. I sportowego. I sportowego. Powiedz mi, relacjonując różne wielkie imprezy sportowe, nie tylko w kraju, ale i poza granicami, jakie miałeś takie najciekawsze, czy najzabawniejsze, czy najbardziej przerażające, koszmarne przeżycia z tym związane? Jest to koszmarów w tej pracy, takich na zasadzie, że nie zdążę. Zdarza się bardzo dużo, ale z tych zabawniejszych przygód to miałem od razu na początku swojej dziennikarskiej przygody. Ja zacząłem w 1997 roku we wrześniu, kiedy tylko ruszył TVN. Zacząłem tam jak każdy młody człowiek od stażowania w redakcji sportowej, akurat w moim przypadku. I po prostu stałeś i patrzyłeś? No, przynosiłem papiery, drukowałem, opisywałem tak zwane wymiany, czyli to, co się pojawia w agencjach Reutersa, SNTV i tak dalej, jakie tam obrazki przychodzą, co można zrobić do serwisu. No, zaczynałem jak każdy młody człowiek, który ma takie wejście, w cudzysłowie, z ulicy, czyli nienepotyczne. No ale już rok później, albo może nawet nie cały rok później, wysłano mnie do Francji na taki turniej Adidas Streetball. Teraz tego turnieju już nie ma. Po prostu był cykl turniejów krajowych, najpierw w koszykówce ulicznej. Potem ci zwycięzcy krajowi rywalizowali w turniejach międzynarodowych. No i ja tam pojechałem z dwiema naszymi reprezentacjami, męską i żeńską, a jednym z punktów programu, hitów takich programu, była możliwość zrobienia wywiadu między innymi z Kobe Bryantem. No i Kobe Bryant, oczywiście jeszcze młody, ale już wielka gwiazda NBA, obwołany następcą Michaela Jordana. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Ja byłem wtedy bardzo sportowo ubrany, to znaczy miałem wprawdzie dżinsy, ale jakąś tam sportową koszulkę i buty sportowe. Firmy nie zdradzę, żeby nie było tutaj kryptoreklamy, ale Kobe pod koniec wywiadu popatrzył na te buty i mówi do mnie: człowieku, jakie masz stare śmiecie Shaquilla O'Neala, model z 95 roku, co to jest, dlaczego, po co ci to? To były naprawdę bardzo fajne buty z pompką. Tam powietrze wypełniało się w języku, potem można sobie to było spuścić. No absolutny top lat 90. Więc powiedziałem mu, że no, jestem dziennikarzem z Polski, więc no, mam takie, jakie mam, bo mnie na inne nie stać. A dlaczego nie nosisz butów KB8? I wymienił tutaj jakiś model, który on reklamował, więc powiedziałem mu, no nie stać mnie na takie. To ja ci przyślę, dawaj adres. No i teraz zagadka, czy Kobe mi kiedykolwiek przysłał te buty? Otóż nigdy. Ale miałem też różne inne bardzo przyjemne sytuacje. Byłem w dyskotece z Dennisem Rodmanem. O. I wchodziłem do tej dyskoteki trzymając go za rękę. Ale nie dlatego, że my coś nagle. Denis przyjechał do Polski, a tak się składało, że bardzo bliskim przyjacielem Dennisa Rodmana był dziennikarz przeglądu sportowego, właściwie korespondent siedzący w Stanach, Przemek Gancarczyk. I ja z tym Przemkiem też się bardzo przyjaźniłem. Przemek mnie poprosił, żebym wybrał jakąś dyskotekę w Warszawie dla Denisa, bo Denis bardzo lubi się zabawić i najlepiej jeszcze jakby tam tańczyli transwestyci, bo Denis bardzo lubi show. No i wymyśliłem taką jedną dyskotekę. To były czasy tak nieprawdopodobnego boomu na NBA, że kibice, którzy zwiedzieli się błyskawicznie, gdzie ten Denis będzie, otoczyli ciasnym kordonem tę dyskotekę i ochroniarze mieli naprawdę sporo roboty, żeby tam wejść. Ponieważ ja byłem do tej dyskoteki zaproszony, musieliśmy iść za ręce, żeby nas tłum nie rozszarpał. No i w sumie jestem chyba jedną z niewielu osób w tym kraju, która ściskała kurczowo Denisa Rodmana. Był boom na koszykówkę, był boom na robaka. Czyli szedłeś z Denisem Rodmanem za rękę do klubu, w którym tańczą transwestyci?
byli wynajęci specjalnie dla Denisa, bo w tej dyskotece jeszcze nie byliśmy tak do przodu w tych czasach i było to coś. Zresztą ta pół dyskoteki była wynajęta dla Denisa, bo tam jeszcze byli dziennikarze z jednej z niemieckich telewizji, którzy specjalnie do Warszawy przyjechali, żeby zrobić z Denisem jakiś duży wywiad, bodajże z DSF-u, ale nie pamiętam już dokładnie. Krótko mówiąc, Denis bawił się bardzo dobrze, siedział sobie tak jak ja teraz na ławeczce, a wokół niego wili się mężczyźni przebrani za kobiety i kobiety przebrane za mężczyzn. Był bardzo ukontentowany. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. A kiedy nadszedł i kto był sprawcą tego, że wychwycił w tobie to coś w głosie i powiedział, a może ty przeczytaj film? Wiesz co? Albo coś innego. To trochę inaczej było. Głupio się też przyznać, ale w całym swoim bardzo chaotycznym, takim podobnym do Woody'ego Allena życiu miałem jeden bardzo pieczołowicie realizowany plan, żeby być lektorem. I marzyłem o tym od dziecka. A kto był twoim wzorem? Szołajski? No tak, i oczywiście świętej pamięci Jan Suzin, i Zdzisław Szczotkowski, i Lucjan Szołajski. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy się oglądało tylko filmy. Nie było reklam radiowych, nie było nagrań multimedialnych, nie było tych centralek telefonicznych. Krótko mówiąc, nie było takiego, może to złe słowo, Eldorado dla lektorów, ale ten zawód był bardzo taki ciasny, prawda? Ja ich chłonąłem. No potem oczywiście Andrzej Matul, który genialnie czytał całą serię Muppet Show chociażby. Ja do dziś zawsze wspominam z każdym lektorem, prawda? Sobie. Omawiamy Czarną Żmiję serial. Tak. On tam jednogłosowo praktycznie dubbing każdych postaci robi. No i bez dwóch zdań, mój znakomity starszy kolega, jeżeli mogę użyć takiego określenia wobec niego, bo zdaje się, że to był Maciej Gudowski. Tak. Ja byłem w ogóle miłośnikiem, to miałem po tacie nagrywania wszelakich produkcji, nagrywania audio. Na takie jamniki, tak się nazywało, takie magnetofony z radiem, a ponieważ można... Dwukasetowe? Tak, to był hit. Na początku jedno, a ponieważ można było za pomocą radia nagrywać to, co było w pierwszym programie Telewizji Polskiej również, bo tam któraś fala radiowa długa na jakiejś częstotliwości zdaje się, że łapała Telewizję Polską. Zresztą to było normalne i legalne, jeśli tak można to określić. W związku z tym ja nagrywałem te filmy i słuchałem dla samego słuchania. Uwielbiałem też, gdy niektóre filmy były dubbingowane przez aktorów. Marzyłem, żeby mieć taki głos jak Tadeusz Borowski, który ma tak piękny głos, że mimo iż jest przystojnym mężczyzną, teraz już starszym mężczyzną, to mam wrażenie, że głos jest piękniejszy od niego, ale to jest często, prawda? Ja tak też mam w przypadku Krzysztofa Gosztyły, który jest no, niedoścignionym wzorem czytania audiobooków, prawda, dla wielu. Jego głos jest fenomenalny. Kiedyś byłem na skrzypku na dachu w Teatrze Żydowskim i on tam grał główną rolę, bo Krzysztof Kołbasiuk zdaje się wtedy zaniemógł, świętej pamięci zresztą również. I jego szept sceniczny powodował, że drżał krawat, jeżeli ktoś oczywiście wybrał się tam w eleganckim stroju do teatru. I że ten Krzysztof Gosztyła, też mam wrażenie, że jest tak wybitnym aktorem, lektorem, że jego wybitność wyprzedza być może nawet komunikację niewerbalną. Bo jak ja patrzę na Krzysztofa Gosztyłę, bo on przecież też gra w serialach, to go słucham przede wszystkim, a nie patrzę na niego. Ale to ma być komplement, panie Krzysztofie, a nic innego. Ale jest wielu grających. Jest jeszcze Radek Popłonikowski. Tak, tak. Co gra? Ale jak krótko mówiąc, sytuacja była taka. Od dziecka marzyłem, w wielkim skrócie, żeby już nie zanudzać, kończymy. Marzyłem, żeby być aktorem. Nigdy nie poszedłem do szkoły teatralnej, bo bałem się strasznie rozczarowania. To było tak moje ogromne marzenie, że bałem się, że się nie dostanę i się załamię. Uzupełniałem to na wszelkie możliwe sposoby, jakimś graniem, to już oczywiście w starszym wieku, w jakichś teatrach półzawodowych, w kabaretach studenckich i tak dalej, i tak dalej. Ale to było cały czas marzenie przez pryzmat głosowy. Bardziej mnie fascynowała deklamacja, podawanie tekstu, niż ta gra niewerbalna. Mimika, gesty i tak dalej. Zresztą ja w ogóle mam wrażenie, że byłbym najbardziej drewnianym z aktorów. Że ten głos się rozwinął, ale ciało by za tym nie poszło. Krótko mówiąc, trafiłem do telewizji i telewizja jest tworem fascynującym. Kocham telewizję, ale wiedziałem, że przede wszystkim chcę rozwijać głos. Nie swoje amplua kamerowe, tylko głos. I miałem nieprzeciętne szczęście w życiu, że gdziekolwiek nie trafiłem,
to pracowali tam z adeptami prezenterskimi najwybitniejsi, celowo używam dwóch niemalże akcentów, inicjalnego i logicznego, najwybitniejsi fachowcy, czyli logopedzi medialni, reżyserzy teatralni, świętej pamięci profesor Młynarczyk, Joanna Luboń, Maria Bończyk, ludzie od tak zwanych mów publicznych. Krótko mówiąc, wszystko to, co mogłem od nich wyssać, jeśli chodzi o rozwój głosu, to ssałem. I nawet w momencie, gdy zmieniałem telewizję i zdarzało się, że byłem na przykład wysyłany do oceny przez jednego z takich mistrzów i on mówił, że to jest człowiek gotowy, to ja i tak męczyłem ich co tydzień, bo chciałem wyciągnąć od nich jak najwięcej, jak najbardziej rozwijać głos. Oni się z tego cieszyli, dlatego że nie chcąc oczerniać zawodu prezentera telewizyjnego w naszym kraju, mam wrażenie, że jednak większość osób nie szuka rozwoju, gdy już ktoś powie, że jesteś okej. Okay. Tak, to już się wtedy spoczywa na laurach. To już się wtedy spoczywa na laurach. Oczywiście oni pewnie myślą o tym, być może nawet analizują sami swoje nagrania, ale już nie rozwijają się pod czyimś skrzydłem. A ja do bólu to wykorzystywałem, będę teraz cyniczny, mając to za darmo. Więc tym bardziej, bo telewizje to opłacały, no to trzeba powiedzieć wprost. Oni się cieszyli, bo trafili na maniaka, który pasjonuje się tym, co oni wykładają. A ja wiedziałem też, że mnie to fascynuje z dwóch perspektyw. Tej praktycznej, bo ja chcę to robić, i dydaktycznej, bo marzyłem o tym, żeby też kiedyś uczyć. No i dziś się te marzenia w jakimś tam stopniu spełniły. Oczywiście nie spoczywam na laurach i myślę, że jak dożyję 80, to gdzieś koło 80 roku życia uznam, że teraz już jestem gotowy. Bo cały czas mi się wydaje, że jest duże pole do rozwoju i ćwiczę codziennie. Ale też wiem, ile sam zrobiłem. W związku z tym, mówiąc brzydko, nie sprzedaję moim uczniom lipy. Bo sam na własnym ciele i własnym organizmie przepraktykowałem i przetestowałem to, jak można głos rozwinąć. I wiem, że te ćwiczenia działają. Mamy też dla ciebie upominek, który pozwoli też zadbać... Ja teraz, broń Boże, nie mówię, że nie dbasz o ciało. Nie pomyśl pojawia sobie. Pojawia się zakamer. Ale mam dla ciebie, słuchaj, upominek od sponsora naszego programu, firmy Taupa. Bardzo dziękuję. Oprócz dbania, tak jak wspominałem, o głos, teraz masz od naszego sponsora, firmy Taupa, cały zestaw, dzięki któremu będziesz mógł bardzo dobrze zadbać o swoje ciało. Bo nie wiem, czy... Wreszcie będę wyglądać. Wierzę. Czy ty w ogóle... Dbasz o ciało. Raz w tygodniu. Czy zdajesz sobie sprawę na przykład z tego, czego potrzebuje twoja skóra, twoje ciało, jakich kosmetyków używasz, ile ty na nie wydajesz, czy robisz tak, czy po prostu kupujesz w ciemno, nie patrzysz nawet? Słuchaj, miałem znakomitego eksperta w tych sprawach, czyli moją żonę, ale generalnie oczywiście mam to gdzieś. Nie, żartuję. Bardzo brzydko powiedziałem. Jak być może nie każdy Polak, bo podobno badania są straszne, dbam o higienę i tyle. Dbasz o higienę i tyle. Teraz będziesz mógł się bardzo dobrze zapoznać z kosmetykami, bo na przykład, nie wiem, jeżeli masz brodę, dzisiaj zgoliłeś, bo przyszedłeś przed kamery. Za moment jej nie będzie jeszcze bardziej, tak. Ale jak nagrywasz lektorskie rzeczy, to pewnie chodzisz taki... Tu masz balsam do twarzy z zarostem i brodą. Czyli jak pojadę na urlop i się nie będę golił, to będę mógł używać. Bardzo dziękuję. Fantastycznie. Cały zestaw kosmetyków firmy Taupa wraz z tym ulotka jest do dobowego rytmu i cyklu skóry, czyli możesz się zapoznać, czego twoja skóra potrzebuje o danej porze, jakie jest jej dobowe zapotrzebowanie. Na stronie można sobie sprawdzić, jakie kosmetyki do ciebie pasują, a tu dostajesz cały taki zestaw, który możesz osobiście przetestować. Jestem wzruszony, tym bardziej, że dowiedziałem się poza kamerą, że ten zestaw jest naprawdę dla mnie, że on nie jest przenośny. Tak, więc bardzo jest naprawdę, dziękuję. Jest naprawdę dla ciebie. Dziękujemy również firmie Taupa za to, że taki zestaw przygotowała i możesz, będziesz miał okazję z niego skorzystać. Maćku, dziękuję ci bardzo serdecznie za wizytę w naszym studio, że znalazłeś było dla nas czas. Miło. Było mi bardzo miło, ławeczka istotnie wygodna i nawet gdybym miał poduszkę, mógłbym tu zostać na dłużej. I pospać sobie. W pozycji horyzontalnej. No to ja myślę, że kiedyś zaprosimy, a ty przyjdziesz z ekwipunkiem, o którym mówiłeś poza kamerami.
Dobrze. Tak? Z przyjemnością. To możemy się tak umówić. Zapraszamy, słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nasz profil na Facebooku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zawodem lektora, chciałby zobaczyć, jak to wygląda, spróbować swoich sił, to są warsztaty, których bardzo gorąco właśnie... zapraszam. W tak. internecie bardzo łatwo znaleźć. Wystarczy wpisać Maciej Jabłoński, warsztaty. I na pewno znajdzie. Tak. Może nie wyskoczą mechaniczne sywałki i tak dalej. Maciejów Jabłońskich jest dużo, ale wierzę, że Państwo sobie poradzą. No i ja zachęcam, bo jestem wzruszony naprawdę wizytą tutaj, do subskrybowania. Mam nadzieję, ja że będę... nie ze śmiechu, ani z żalu. Wzruszony. Zachęcam szczerze. Szczerze. Dobrze. Możemy już ten nóż cofnąć spod gardła. Klikajcie, lubię to, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcielibyście zobaczyć waszą ulubioną postać z show biznesu, czy nie z show biznesu, czy ze świata sportu, po prostu jeżeli chcecie zaproponować nam, kogo byście chcieli zobaczyć na naszej ławeczce, piszcie nam w komentarzach, postaramy się sprostać waszym prośbom. A my widzimy się już w następny piątek o godzinie 18. Moim i Państwa gościem był Maciej Jabłoński. Bardzo miło. Znaczy, Państwo się widzą z tym dżentelmenem, bo już nie ze mną. Do zobaczenia.